O dzielnych ratownikach Stosinnego Piórnika. W piórniku zawrzało. Kogo on zabrał? Zawołałem. Ołówek. Nasz śliczny, żółty kolega Ołówek. Jęczało pióro. Zniszcz go na pewno. Tak, zniszcz go na pewno. Co to będzie? Zgrzytały stalówki. Uwaga! Wszyscy razem otwieramy piórnik. Zakrzyknąłem. Podsadziliśmy się, podparli i na raz, dwa, trzy i siup! Wieczko się uchyliło, a myśmy wszyscy wyskoczyli z piórnika. Nie ma, gdzie ten straż? Nie ma nas. Nie ma go. Nie ma go przy stole. Nie ma na stole. Nie ma na stole. Podbiegamy do krawędzi stołu, rozglądamy się, a tu Jacek siedzi na podłodze. Rozłożył sobie elementarz, nasz kolorowy, czyściutki, nowy elementarz na kolanach i smaruje po nim ołówkiem. Bazgrze, kulfony po tych ślicznych stroniczkach. Wszyscy się aż zatrzęśli. Co tu robić? Jak ratować elementarz? Ratować elementarz? Tosiu! Na pomoc! Ale Tosia piekła z babcią placek i robiła wydmuszki. Nic nie słyszała, co się u nas dzieje. Trzeba pędzić na pomoc elementarzowi! Podskakiwało pióro. Na pomoc! Na ratunek! Tu, na stole, zostanie pióro i scyzorek na warcie. A guma myszka, stalówki i ja musimy się dostać tam na dół, na podłogę. Nie ma chwili do stracenia, zawołałem. No, to skacz, Plastusiu, pierwszy! Trąciła mnie w bok guma myszka. Nie mogę skakać, bo nie mam spadochronu. Rozpłaszczyłbym się na placuszek i byłby koniec. Ale ty możesz skakać śmiało. Odbijesz się od ziemi, podskoczysz sobie parę razy jak piłka i nic ci się nie stanie. A ty? Jak się na dół dostaniesz? Ja się spuszczę po rogu serwety. Widzicie go? Jaki mądry! Mnie każe skakać w przepaść bez spadochronu, a sam po rogu serwety. Zapiszczała z oburzeniem guma myszka. My się tu sprzeczamy, a tymczasem stalówki ustawiły się ślicznie szeregiem nad brzegiem stołu, a pierwsza zawołała. Raz, dwa... O nie, jeszcze raz. Raz, dwa... I nie, chyba się boję. Bądź odważna, jeszcze raz. Raz, dwa... Ojej, trzy... I wszystkie razem wyskoczyły w górę i pięknym łukiem, jak srebrne rybki, poleciały nosami w dół. No widzisz, maruderko, stalówki już są na dole, a my się tu jeszcze kramarzymy. Właź mi zaraz na barana, to razem zjedziemy na dół. Uff, jak mi ta tłuściutka guma myszka zaczęła się gramolić na plecy, to jakby mnie worek z mąką przydusił. Aż przykucnąłem, bo się moje plastelinowe nogi pode mną ugięły. Usadowiła się wreszcie kuma-guma na moich plecach i krzyczy. No, gotowy! Zjeżdżamy! No to ja się nachylam, żeby się uchwycić serwety, a moja gumcia fajt mi przez głowę i łapa i trzyma i leci w dół na zbity łeb. Aż mi dech zaparło z przerażenia. Ale patrzę... Gumcia, hyc, poskakała sobie trochę weselutko po podłodze, a potem pobiegła kiwającym się kroczkiem jak kaczuszka i ukryła się za stołową nogą. No, teraz czas na mnie. Pomyślałem i siu! W jednej chwili opuściłem się po serwecie na dół.